Mam na imię Patrycja i jestem dietetykiem. Wraz z Piżarenką prowadzę dla Was edukację żywieniową i dziś porozmawiamy na temat wartości odżywczej orzechów dostępnych w Spiżarence. Spiżarenka posiada w swojej ofercie szereg różnych rodzajów orzechów. Znajdziemy m.in. orzechy włoskie, migdały, orzechy ziemne, laskowe czy orzechy nerkowca. Pokrótce opowiem o ich właściwościach, wartości odżywczej i niezwykłym zastosowaniu. Zaczynajmy! Rozpocznę od najzdrowszych, a zarazem najbardziej popularnych i przyznam moich ulubionych orzechów włoskich. Orzechy włoskie to przede wszystkim źródło cennych kwasów omega-3 i omega-6. Znajdziemy w nich także bardzo dużo witamin z grupy B i wiele cennych składników mineralnych, wśród których warto wymienić potas, magnez, fosfor, cynk albo mangan. Poprzez zawartość witamin z grupy B, orzechy włoskie wpływają pozytywnie na nasz układ nerwowy. Chronią także układ krążenia. Pozytywnie wpływają na stan naszych włosów, skóry i paznokci, a to wszystko dzięki zawartości cynku. Łagodzą wszelkie dolegliwości żołądkowe, ponieważ posiadają właściwości bakteriobójcze i przeciwzapalne. Nie każdy wie, że orzechy włoskie są popularnym składnikiem wielu kremów i balsamów. Oczywiście wyciąg z orzecha włoskiego. Orzechy włoskie mają udowodnione działanie przeciwtrądzikowe. Bez wątpienia warto wprowadzić je do swojego codziennego jadłospisu. Czas na migdały. Wiecie, że migdały tak naprawdę nie należą do orzechów? Są to nasiona migdałowca, ale zyskały miano króla orzechów. Myślę, że poprzez swoje niezwykłe właściwości prozdrowotne bez wątpienia zasłużyły na to miano. Migdały to dobre źródło witaminy B12 oraz witaminy E, nazywanej inaczej witaminą młodości. Znajdziemy w nich także sporo błonnika pokarmowego, którego odpowiednie spożycie przyczynia się do prawidłowej pracy naszych jelit. Błonnik pokarmowy przyspiesza perystaltykę jelit i zwiększa uczucie sytości, przez co skutecznie zapobiega podjadaniu. A więc garść migdałów w ciągu dnia będzie także wskazana dla osób na redukcję. W migdałach nie brakuje także nienasyconych kwasów tłuszczowych, o których dużą ilość powinniśmy szczególnie dbać. Niewiele osób wie, że migdały są polecane dla kobiet spodziewających się dziecka, ponieważ skutecznie łagodzą objawy ciążowe, takie jak zgaga czy nudności. Migdały będą także dobrym wyborem dla wegan i wegetarian, ponieważ są dobrym źródłem cennego wapnia. Orzechy laskowe, czyli owoce leszczyny. Podobnie jak inne rodzaje orzechów, orzechy laskowe posiadają wiele wartości odżywczych i cennych składników mineralnych. Warto wspomnieć o dużej zawartości witaminy E, która odpowiada za prawidłowy stan naszych włosów, skóry i paznokci, a także poprawia naszą płodność. Orzechy laskowe to także źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz cennego potasu, który reguluje ciśnienie krwi. Odpowiednie spożycie nienasyconych kwasów tłuszczowych przyczynia się do obniżenia poziomu tego złego cholesterolu, czyli frakcji LDL, natomiast podwyższa poziom cholesterolu frakcji HDL. Orzechy laskowe mogą być więc fajnym składnikiem diety, która zapobiega chorobom układu sercowo-naczyniowego. Orzechy nerkowca. Niezwykle delikatne, wręcz maślane w smaku i uwielbiane przez wszystkich. Orzechy nerkowca mają udowodnione działanie, które zapobiega wystąpieniu cukrzycy typu drugiego. Dodatkowo wspierają pracę naszego układu sercowo-naczyniowego poprzez wysoką zawartość niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. To one obniżają poziom cholesterolu i trójglicerydów. Orzechy nerkowca to także skarbnica cennego potasu. To on obniża ciśnienie tętnicze i sprawia, że nasze serce bije regularnie. Poza tym nerkowce zawierają w sobie witaminę K, która bierze udział w utrzymaniu prawidłowego stężenia czynników krzepnięcia. Nerkowce, podobnie jak inne rodzaje orzechów, są polecane w diecie DASH, czyli diecie, która zapobiega nadciśnieniu. Orzechy ziemne, czyli popularne pistaszki. Mimo, że są uwielbiane przez wszystkich,
warto zaznaczyć, że często wywołują alergię, więc powinny z nich zrezygnować między innymi kobiety w ciąży. Orzechy ziemne zawierają w sobie najwięcej białka ze wszystkich rodzajów orzechów. Posiadają rekordową ilość witaminy B3, czyli niacyny. Mają w sobie także wiele witamin, składników mineralnych i cennego błonnika pokarmowego. Ponadto orzechy ziemne są źródłem wartościowego tłuszczu. Botanicznie należą do roślin strączkowych, stąd też wyjaśnia to, dlaczego mają w sobie najwięcej białka. Ilość białka w orzechach ziemnych przekracza zdecydowanie wartość tego makroskładnika niż w popularnych roślinach strączkowych takich jak fasola, ciecierzyca czy soczewica. Wszystkie orzechy bez wątpienia warto wprowadzić do swojej codziennej diety. Regularne spożywanie orzechów znacząco wpłynie na poprawę naszego zdrowia, samopoczucia, kondycji włosów, skóry czy paznokci. Orzechy można spożywać jako samodzielną przekąskę, dodawać do wielu potraw, na słodko czy wytrawnie. Mogą stanowić ciekawy dodatek do świeżej sałatki czy chrupiący akcent słodkiego deseru. Warto zaznaczyć, że ze względu na wysoką zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych, orzechy należy przechowywać w ciemnym i suchym pomieszczeniu w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Mam nadzieję, że dużo dowiedzieliście się na temat wartości odżywczej orzechów dostępnych w Spiżarence i wybierzecie swoje ulubione. Pamiętajcie subskrybować nasz spiżarenkowy kanał. Do usłyszenia!